Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Pochwal się swoimi bitwami. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować okręt niszczyciel 8 tieru o nazwie Lightning. Lightning posiada artylerię bardzo dobrą, skuteczną o kalibrze 120 mm. Są to 3 wieże po 2 armaty o zasięgu 12-kilometrowym. Ten okręt, moi drodzy, ma tutaj przeładowanie 4,5 sekundy. Rozrzut maksymalny tych pocisków to jest 99 metrów. No i uszkodzenia, które zadaje z pocisków OB, to 1700 z 9% możliwością podpalania i zdolność penetracji pancerza pociskami OB to jest do 20 mm. Maksymalne uszkodzenia pociskami przeciwpancernymi zadaje tutaj 2020. Tak jak mówiłem, zasięg tych dział to jest 12 km 200 metrów. Posiada również ten okręt, słuchajcie moi drodzy, torpedy. Torpedy 61-węzłowe, 8-kilometrowe, które zadaje maksymalne uszkodzenia 15867. Posiada hydrosondę oraz dym. 6 dymów. Ma również tutaj zamontowane bomby głębinowe do niszczenia wrogich okrętów podwodnych. Maksymalne uszkodzenia 3600 i liczba ładunków to 2. Bomby w ładunku 12. Czas przeładowania tych bomb głębinowych to 40 sekund. Moi drodzy, bardzo dziękuję koledze tutaj za podesłany mi film. Jeżeli Ty chcesz pochwalić się swoją bitwą, zapraszam do kontaktu pod adres mailowy podany w opisie tego filmu. Moi drodzy, usiądźcie wygodnie, zapraszam do oglądania. Przejmuję walkę z Hallandem. Pięknie, to jest 2 podpalenia. Halland ucieka z zygzakiem. Jeszcze gdzieś tu Lightning nasz jest obijany z prawej strony. Widzę tutaj pancernik, krążownik i niszczyciel, który okłada tutaj Lightninga. Hydrosonda włączona. I salwa za salwą, Halland próbuje jak najdalej uciec, odpłynąć od wykrywalności i to jemu się udaje. No i co teraz? O, zobaczcie, Jutland się pokazuje tutaj za górką. Jest w tej chwili widoczny, ale no niestety już nie jest widoczny. Wielka salwa poszła tu w Lightninga. Veneto, przepraszam, tutaj też kombinuje, żeby ustrzelić naszego Lightninga bezskutecznie. Wszyscy strzelają tutaj w ten dym. Lightning tutaj ich przechytrzył. No gdzieś torpedy pedałują. A to są torpedy, słuchajcie, od tamtego niszczyciela. Prosty, 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 ładnie. Tak jest, pięknie. Od Hallanda były, tak, od Hallanda. Zobaczcie, jaki ten RPF jest pomocny. Wyświeca tutaj mniej więcej, gdzie może znajdować się najbliższy okręt nieprzyjacielski, zobaczcie. No widzicie, to co mówiłem, że RPF potrafi tutaj wykryć okręt. Jutland jest bardzo blisko. Jedne podpalenie. Lightning się zatrzymuje, postawił tutaj dym, ale jeszcze idą torpedy od Hallanda. Halland chce tutaj się odbić za to, że został tak mocno poobijany. Jest Jutland widoczny na 4 km. Mamy poważne zniszczenia dział, ale jest zatopienie. 2 torpedy, no pięknie. No i tutaj te torpedy jednak ratują życie Lightningowi. Pięknie, pięknie. Missouri jest bardzo blisko. Może tutaj wykorzystać swój radar, ale pewnie tu będzie niepotrzebne jeszcze 15-14 sekund dymu i... Ale pięknie tutaj doszło do współpracy. W tej chwili dopłynęła flota. Nasza pomaga. Chce tutaj pomóc naszemu Lightningowi. Halland jest na wyciągnięcie ręki. Zobaczcie i jednak
RP wybiera. Prawdopodobnie Missouri? Nie. Veneto. No i jest dymeczek postawiony przez Lightninga i jedziemy z tym Missouri. Missouri niby fajny, a mięciutki jak kółka z masłem. Bardzo fajnie tutaj. Jeszcze teraz ten Veneto. Poszły tam torpedy do naszego Izumo. Jest Veneto podpalane. Zobaczcie, praktycznie tutaj jak salwa wchodzi, praktycznie cały czas jakieś tam podpalenia wchodzi. Veneto się nie ugasił, pali się wciąż. Drugie podpalenie. Teraz kapitan na pewno będzie chciał się ugasić i myślę, że dostanie tymi torpedami. I to będzie chyba finał. Pokaż te torpedy idą ładnie. No, łap, czy dostanie? No, piękna jedna, druga jest, zobaczcie, następny frag, brawo, kapitanie. No i Halland, na pewno jest tutaj Halland, bliziutko. $10,000 życia. Kapitana Lightningu podsyła tutaj torpedy. On zagląda tutaj kolega za siebie, czy będzie miał jakieś w razie czego wsparcie, czy będzie tutaj spotowanie w razie by tutaj padła decyzja strzelać z dymu, ale zobaczcie, zbliża się Halland. No tu może być problem. Chociaż idą ładnie tutaj torpedy. Powinien tutaj przytulić te torpedy i będzie wsio ok. No jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Dwa zalania i trzy tutaj schodzi. Teraz trzeba zaryzykować i podpalić jego. Lub ogarnąć się z tym Halandem. Haland jest bardzo blisko. Dwa kąski. Ciężko powiedzieć, 10,000 życia Lightning. Halland ma 14,5 prawie tysiąca życia. Ściga go tutaj, ściga. Podejrzewam, że również posiada RPF. Zobaczcie, goni go. To jest właśnie RPF. W tej chwili Tirpitz się już troszeczkę podbudował. Za chwilę będą następne torpedy za 4, 3, 2... za sekundę i ryzyk fizyk na Halanda. Uj, już został wyświecony. No i teraz jedziemy z tym panem. Jedna salwa. On będzie musiał odbijać w ty... Tak. On będzie musiał tutaj odbijać w drugą stronę. Będzie chciał się oddalać i może tutaj się nadziać na te torpedy, które zostały wysłane. No jeszcze próba podpalenia Tirpitza. Nie wiem, czy to koledze uda się uciec. No jest. Jest! Dostał torpedą! Ma zalanie, zobaczcie. Ma zalanie? Dlaczego się tu nie naprawiał? Nie naprawiać, zobaczę, czy już by Halland już nie miał naprawki? Bo to Halland tonie. No warto by było go teraz popieścić. Cały czas damage tutaj się nabija, czyli Halland chlapie wodę. No jak miło, jak miło. 127,341. Jest Halland, zobaczcie, zostało jemu tutaj tak mało HP. Teraz wystarczy, jakby się tutaj podpalił ten Halland. Ale tutaj pójdzie do wymiany ognia. 3000 życia kontra 8000 życia. Uj, jeszcze zobaczcie, Buffalo tutaj płynie z odsieczą. No Buffalo to jak dopadnie Lightninga to... Oj, ryzykownie. Jest, zobaczcie, pięknie salwa weszła. Następna salwa i będzie pies. No jest po Halandzie, jest trzeci frag, brawo. No ale niestety jesteśmy tutaj w radarze Buffalo.
Oby tylko go nie trafił. No jest trafienie, jest tutaj zniszczenie steru, ale jednak ostatni bastion robi dobrą robotę tutaj. No zobaczcie, sam przeciwko wielu. Pięknie tutaj gra ten kapitan. Aż jednak wchodzą tutaj te pociski. Jest kozi róg, bije tyrpic, bije buffalo. Jedna salwa, druga salwa, trzecia. Ojej, znowu ster trafiony. Buffalo, podpal się, chociaż na chwilę przytulisz pewnie torpedy. No, jest podpalony, jest buffalo podpalony, tutaj jest koniec mapy. No i niestety, gdzie tu uciekać, ale to torpedy zmierzają. Czy prędzej jest, zobaczcie, trafiony, zatopiony. No i jest i czwarty frag zapewne. Teraz będzie polowanie na tierpica. No coś niesamowitego. I jedziemy dalej z tym koksem. Super, brawo. A widzę, że tutaj kapitan chyba sobie wybierze cel Tom Kage, a w międzyczasie chciałbym gorąco podziękować koledze za podesłany film, za podesłaną tą bitwę. Jeżeli również i ty chcesz się pochwalić swoją bitwą, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy jest zawsze w opisie mojego filmu. Dzięki bardzo. No i skupmy się teraz, zobaczmy, co tutaj Lightning zrobi. Czy będzie Kraken? Pojedynczo jednak pójdą jedna, druga, tak jest. No jak tutaj zgarnie te torpedy Kaga, to będzie po niej. Także gratuluję ładnej bitwie. Super, pokazowa bitwa. Torpedy idą jak po sznureczku, zobaczcie. Kaga wciąż stoi za górką, nie spodziewa się, że tutaj nagle będą pozdrowienia. Jedna, druga, torpeda czwarta i jest Kraken uwolniony, dewastujące uderzenie, duży kaliber. Pięknie, super ręczką, brawo. Gratuluję fajnej bitwy, dzięki.